żeby się oszukiwać w kierunku zmiany. Nie? A czy w momencie, w którym też analizowano ludzi, którym się udała zmiana, kontra ludzi, którym się zmiana nie udała, to ci, którym się zmiana udała, to byli ci, którzy patrzyli na to, co się zmieniło, nawet jak nic nie było widać. A ci, którym się zmiana nie udała, to byli ci, którzy wciąż patrzyli na to, co jest to samo. Czyli mówię taki mój przykład klasyczny, czysto teoretyczna sytuacja. Załóżmy, że ktoś chce wprowadzić zmianę, codziennie 1%, po 100 dniach zmiana jest kompletna, 100% zmiany, tak? I teraz masz dwóch ludzi, jeden oszukuje się w kierunku zmiany, a drugi się nie oszukuje w kierunku zmiany. I ten, który się oszukuje w kierunku zmiany, załóżmy, że to jest siłownia, poszedł na tą siłownię, wraca, 99% jest takie same, a 1% się zmienił. On patrzy na to i mówi, kurwa, ale ja to trochę widzę, tu się trochę zarysowało, nie? Taka łapeczka poszła. Nie? Jakby to są ci goście, którzy się oszukują, tego nie widać, ale on to już widzi, albo przynajmniej oszukuje się, że widzi. On w ten sposób działa na swoje odczucia, bo to, co nas napędza, to są nasze odczucia. Nie emocje. Emocje to jest poziom wyżej. To, co nas tak naprawdę napędza do działania, to są nasze odczucia. I ten facet się oszukuje. Po 3 dniach on już nagle widzi te 3% rozrośnięte po prostu do 30. Ten gość już widzi zmianę. Z kolei tamten ciągle mówi, kurwa, jest dokładnie tak jak było. W ogóle żadnej różnicy nie ma. I dlatego tamten może być cierpliwy w tym, co robi, przez to, że jest jakby niecierpliwy, widząc wyniki. Z kolei tamten zrezygnuje, no bo ciągle jest tak samo. Czyli ludzie, którym wychodzą zmiana, to są ci, którzy oszukują się w kierunku zmiany. I teraz my nie mamy żadnej możliwości, żeby obiektywnie ocenić rzeczywistość. Nie? To jest i przekleństwo, i dar. Nie mamy możliwości obiektywnej oceny rzeczywistości i nie mamy możliwości przewidzenia przeszłości. No to w takim razie mamy licencję twórczą przy okazji, nie? Możemy się oszukiwać tak, jak akurat nam będzie wygodnie. I w momencie, w którym spojrzysz naprawdę na tych ludzi, którzy coś osiągają, gdzie sportowcy, biznesmeni i nie tylko, to są ludzie, którzy myślą w sposób, który jest korzystny dla ich stanu, a nie dla tak zwanych faktów. Czy to są ludzie, którzy nie są pod tym względem jak na przykład księgowi, tylko to są ludzie, którzy są właśnie kreacjonistami. Oni specjalnie myślą w sposób, który zaburza rzeczywistość i który przybliża im przyszłość taką, jaką oni chcą, czyli oni w tym sensie myślą życzeniowo.